Cześć. Początek czerwca, no już prawie połowa, a ja już mogę powiedzieć i pochwalić się, że skończyłem książkę. Tak, skończyłem, napisałem to, co do tej pory było dla mnie najważniejsze. Czyli wszystkie, jakby nie było, rozdziały, do tego jeszcze będzie kilka wywiadów. Zapytałem się osób, które uznałem za bardzo wartościowe, które osiągają sukces w mediach społecznościowych, aby odpowiedziały mi na kilka pytań do mojej książki, czego między innymi się bały. Ale rozwinąłem to w formie wywiadu i będziesz mogła przeczytać o tym właśnie w mojej książce. Co fajnego i pocieszającego jest jeszcze w tym, że Olga, przyjaciółka z Gdańska, zgodziła się redagować moją książkę, aby jeszcze zauważyć, co jest takiego istotnego, na co ja nie zwróciłem uwagi. Dlatego bardzo ważne jest, że to, co robisz w życiu, to niekoniecznie musisz się na wszystkim znać. Są osoby, które wiedzą od ciebie lepiej, co należy zrobić i jak to zrobić, żebym ja nie musiał starać się uczyć tego, tylko po prostu współpracować z osobami, które się na tym znają. Między innymi też dlatego mój przyjaciel z Rzeszowa zaproponował mi grafika, podobno genialnego, który zaprojektuje moją okładkę. Jesteśmy po wstępnej rozmowie, bardzo mnie tym zainteresował, czekam na szczegóły. Pewnie i tak zainteresuje cię tym i będę chciał, żebyś mogła coś mi podpowiedzieć jeszcze, na co zwrócić uwagę. A do tego, no jestem zadowolony, że to, co zostało przeze mnie ustalone, zapisane i zaplanowane, odbywa się, jakby nie było, w tych istotnych, szczególnych dniach. Jak na przykład dzisiaj. Poniedziałek, zaczynam od tego, aby skoncentrować się na książce, nałożyć jeszcze poprawki, no i być na bieżąco z osobami, które, jakby nie było, współpracują ze mną, aby pomóc mi wydać moją pierwszą, dobrą. No, staram się, żeby to było, jakby nie było, to pierwsze dziecko, które będzie tak huchane. A w planie pojawiło się następnych 9 tytułów książek. Tak więc w tej dekadzie będę płodnym pisarzem. Wracam jeszcze do moich notatek i na bieżąco będę cię informować. Pamiętaj o tym, że przedsprzedaż będzie dostępna dla osób, które są najbardziej zainteresowane. Miłego dnia wam życzę, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć, pa!